Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tym razem zobaczymy sobie po raz pierwszy na moim kanale bitwę Conquerorem, czyli brytyjskim czołgiem ciężkim 9 tieru. No i bitwa jest rozgrywana na mapie Ensk z kapa górnego, czyli tutaj mamy ten kap z okienkami, która ta baza wydaje mi się daje przewagę, bo po prostu te okienka dają możliwość zaświecenia czołgów przejeżdżających na G3-4, na przykład artyleria, która tamtędy przejeżdża, jesteśmy w stanie ją zaświecić, szczególnie gdy posiadamy medal w lornetkę. Nomad, żeby dojechać szybko, i lornetka, żeby zaświecić bardzo fajnie, więc tutaj arty nie ma, ale gracze często popełniają błędy tutaj, na przykład taki T3-4, no tutaj miał trudniejszą sytuację. Ogólnie te czołgi tutaj, na samym początku powiem tak, ta pozycja jest bardzo ryzykowna. Może się to skończyć dla was na dwa sposoby: albo zrobicie damage, albo sami zgarniecie damage. Więc jeżeli jesteście niedoświadczonymi graczami, tutaj radzę wam grać bardzo, bardzo ostrożnie lub po prostu nie jechać, tak? Lepiej się bić w mieście, jeżeli to wam pasuje. Jeżeli jesteście bardziej troszeczkę doświadczeni, znacie atuty swojego czołgu, to wiecie, że na przykład ja tym czołgiem posiadam 400 damage na strzał. Conqueror ma 400 damage na strzał i duży row, czyli jeżeli będzie i ma cenne działo i jeszcze szybko celuje, więc mogę wyjechać, oddać strzał i się cofnąć, tak? Taka wymiana nie będzie dla mnie najgorsza. On, ten pojazd, nie posiada dobrego pancerza na kadłubie. Wierzę natomiast tak, że nie jest najlepiej opancerzona, czyli za to ma dużo ten czołg HP, czyli można powiedzieć, że jeżeli będę się wymieniał, zazwyczaj mi starczy HP, a przeciwnikowi nie starczy. Ja mogę wyjechać, trafię go, mam cenne działo, on może mieć trudniejsze problemy z trafieniem we mnie. Czyli, no można powiedzieć, staram się wykorzystać swój atut na tej mapie. Walka w close combat, gdzie ja dostaję za 500, bo takie armaty są w tej grze, tak? Fosze jak pancery, czy tam nawet za 1000 mogę dostać. Więc jest szansa na to, że dostanę za te 500, 1000. Więc po prostu jadę tak, żeby walczyć z czymś, co jest na moją wagę, moja kategoria wagowa. W tym wypadku takie 50-120. On ma 4 pestki, snajpienie się nim nie jest dla niego najlepsze, bo on musi 4 pestki wstrzelać w jednej chwili, a nie, że strzela pestkę, pestkę za pestkę. To nie jest dla niego fajne, a ja próbowałem właśnie to zrobić. Tak się powinno walczyć z magazynkowcami, to jest taka jakby kontra na nie. 50-120 tutaj z baczetem wyjechały, ale się wystrzelały, więc tutaj 50-120, zaraz miałby reload. Chciałem uratować esetkę, bo baczet jak i tak jest niegroźny już. Ładuje w tej chwili i jest na strzała, więc jednostrzałowy magazynkowiec, no to nie jest akurat najfajniejsza rzecz, bo magazynkowiec na dwa strzały to jest masakra, ale na jeden to już nie jest taki groźny. Pointer pojechał po artylerię, zdjął co prawda, ale sam zapłacił za to życiem, bo z nim tutaj grałem w Plutonie, on grał w zatem 132, czyli lightem chińskim 8 poziomu. Więc tak jak mówię, tam też się kontowałem na tym rogu, to też było ryzykowne. Przypominam, że Conqueror nie posiada dobrego armora, także na bocznym, także na bocznej części, tylko 52 mm. I także gąsienice nie są za fajne, bo są bardzo niskie. Przez to po prostu mamy bardzo słabo pancerzony bok, tył i bok i tył wieży. Przód wieży także jest bardzo łatwe do przebicia, ale wieże, jeżeli mówimy, to radzę wam celować tak, w ten tutaj, na górny, to coś. I także jeszcze zaraz potem strzelę wam pokażę. Nie wiarzmo działa, bo tutaj może trafić w działo. Tutaj na prawo, na lewo lub to coś, tutaj ten kibelek wystający. Te części radzę, w te części radzę strzelać, jeżeli spotykacie Conquerora. Po prostu w działo możecie trafić za 0 damage'a, to nie jest najfajniejsza rzecz. Aczkolwiek działo zniszczyć, jeżeli nie przebijacie armora Conquerora, co jest raczej dziwne, bo to jest bardzo słabo pancerzony pojazd na 9 tier. No to i tak dziwne, bo z takim czołgiem raczej nie powinniście po prostu walczyć, tak? Ten czołg jest spokojnie przebijany przez 6 tiery typu KV1S i z 7 tieru IS-2, więc tutaj naprawdę no Conqueror nie jest tak fajny jak nie Centurion, tylko Carnarvon, więc no po prostu jest miękki, bardzo mięciutki pojazd, trzeba grać nim bardzo ostrożnie. Nie wiem, czy jeżeli jesteście bardziej doświadczonymi graczami także w World of Tanks, to znajdźcie sobie sprawę, że kiedyś był T-34 na 9 tierze. Ten czołg bardzo przypomina mi tę maszynę. Ja Conquerora
Lubię, on jest fajny, ma duży row. Czyli jeżeli jest snajpienie się takie na parę metrów, to możemy oddać pestkę i przeciwnik, który walnie nas za 500, oddaje jeden strzał, a my w tym czasie dwa i się sowamy. To jest fajna rzecz i radzę wam tak grać tym czołgiem. My dwie pestki, ktoś jedną pestkę w nas. Mamy dużo HP, więc możemy wiele przyjąć, no ale niestety nie odbijemy za dużo, tak? To są tylko sporadyczne strzały w nas, które się mogą odbić. Wynik w tej bitwie to 1708 expa i 4400 damage'a. Nie jest to wynik jakiś super zacny. Taka bitwa dobra po prostu, tylko taki tytuł można o niej dać jej. Dobra bitwa Conquerorem. No i działo, naprawdę działo jest bardzo fajne. Tak jak mówię, duży row, cenne i szybko celuje. Takie działa bardzo są przyjemne do gry. No i co najważniejsze, już nie strzelam za 230 jak poprzednik, tylko za 400, co jest na tym tierze bardzo równą ilością obrażeń, bo bardzo wiele dział ma taką ilość obrażeń. No i co? Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się, cześć.